Dzisiaj kontrowersyjny temat. Będzie o coachingu. A właściwie o tym, jak odróżnić coaching, prawdziwy coaching, od coachingowego pierdololo. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta. Szkole zarządzania projektami, dobieram podejście projektowe do organizacji, do zespołów i pomagam też dobrać narzędzia, dzięki którym całość może skutecznie działać, a na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą dotyczącą zarządzania projektami, więc jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, zrób to teraz. Jeżeli spodoba Ci się cokolwiek, co mówię, daj łapkę w górę, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu, będzie mi bardzo miło z Wami porozmawiać w komentarzach. Teraz przechodzimy do coachingu, czyli tematu naszego odcinka. Skąd w ogóle pomysł na coaching? Skąd pomysł na ten odcinek, skąd pomysł na ten temat? Bo coaching jest bardzo dobrym narzędziem. Niestety, kojarzy się bardzo często właśnie z pierdololo, z jakimiś tematami, które totalnie nie działają. I to jest o tyle wkurzające, że część osób, które mogłaby skorzystać z tego narzędzia, w taki sposób jak zostało zaprojektowane z całego procesu, nie skorzysta, dlatego że coaching bardzo łatwo wyśmiać, bo stał się takim chłopcem do bicia przez nadużywanie tego słowa przez osoby, które z coachingiem nigdy nie miały nic wspólnego. Najpierw powiedzmy sobie, czym coaching nie jest. Coaching to nie jest mowa motywacyjna, to nie jest spotkanie motywacyjne, na którym napędzasz się totalnie emocjami, na zasadzie jesteś zwycięzcą. Filmik, który krążył po sieci odnośnie jesteś zwycięzcą, pewnie kojarzycie, to też nie ma nic wspólnego z coachingiem. Nie ma nic wspólnego z coachingiem też takie podejście na zasadzie skołczuj go. Pewnie kojarzycie, ktoś się zachowuje nie do końca tak jak powinien, dostaje jego szef albo ktoś obcy, weź go skołczuj. Czyli to oznacza taki mentalny wpierdziel i to nie ma nic wspólnego z coachingiem. To nie tędy droga. Coaching to jest trochę inne podejście. A i w ogóle dlaczego ja o tym coachingu mówię i na jakiej podstawie o coachingu mogę opowiadać. Po pierwsze, korzystałem z coachingu jeszcze jako menadżer. Po drugie, mój pomysł na mnie po odejściu w korporacji to było, że będę coachem. I skończyłem kurs, certyfikat ICC, jestem International Coach ICC, prowadziłem też sesje coachingowe, biznesowe coachingowe, korzystam z coachingu też jako jedno z narzędzi, a już nie jestem coachem, bo z kilku względów. Uznałem, że żeby być dobrym coachem, naprawdę trzeba wejść w tą dziedzinę, bo ta dziedzina jest bardzo szeroka. Korzystam z narzędzi coachingowych, z podejścia, z pytań w mojej pracy, bo uważam, że to jest skuteczne narzędzie menedżerskie. Bardzo dobre narzędzie rozwojowe i dzięki niemu też dużo lepiej mogę pracować z Wami. Więc coś nie coś o coachingu wiem, ponieważ jak wchodzę w jakąkolwiek dziedzinę, to też testuję tą dziedzinę w różnych opcjach, więc o moich doświadczeniach coachingowych też Wam opowiem. I jako klienta coachingu, gdzie ja korzystałem z pomocy coachów i jako samego coacha tam, gdzie coaching wykorzystywałem. Więc to jest generalnie na tyle mnie uprawnia do wypowiadania się o coachingu, że byłem po różnych stronach, mam dosyć sporo doświadczeń w tym obszarze. Natomiast bardzo ważna rzecz jest taka, że nie jestem super mega ekspertem od coachingu. Okay? Tak. Czym jest coaching? To jest proces rozwoju oparty o pytania. To jest bardzo ważna rzecz. W coachingu bardzo charakterystyczną cechą jest właśnie to zadawanie pytań, ale wrzucę Wam całą definicję, żebyście zobaczyli, szybciej przeczytacie niż ja opowiem, ale dla tych, którzy nas słuchają. Coaching to proces rozwoju oparty o pytania, który wspiera zmianę, pomaga w osobistym rozwoju, buduje świadomość, odblokowuje potencjał osoby, aby zmaksymalizować osiągane rezultaty. Generalnie dla mnie siłą coachingu warto to czytać od kontra. Coaching jest bardzo nastawiony na rezultaty. Dla mnie to jest świetne narzędzie, bo chodzi o to, żebyś osiągnął swój cel. Jeżeli bierzesz udział w coachingu jako osoba, która korzysta z coacha, dobry coach będzie nastawiony na Twoje rezultaty. To, żebyś osiągnął swój rezultat. Operując na tych trzech elementach, żeby osiągnąć swój rezultat i spotykasz się w ogóle z coachem dlatego, że nie masz tego, co chcesz. Jesteś w jakiejś sytuacji, w której nie masz tego, co chciałbyś mieć. Albo chcesz awansować, albo coś ci nie gra biznesowo, albo coś w środku z tobą jest nie tak, nie potrafisz się ze sobą pogodzić. Generalnie na pewno jednym z elementów, przez który z coachem przejdziesz, to jest zmiana od stanu A, wyjściowego, gdzie jesteś, do stanu B, docelowego, gdzie chcesz dojść. Druga rzecz to jest kwestia rozwoju. Bo najczęściej jest tak, że jeżeli trafiłeś na ścianę i nie jesteś sobie w stanie z tym ogarnąć sam, potrzebujesz się rozwinąć, stać się trochę inną osobą, lepszą osobą, inną osobą, okej? Inną osobą,
dzięki której pokonasz tą trudność. Dlaczego jest rozróżnienie pomiędzy inną, a lepszą osobą? Ktoś kiedyś mi powiedział, któryś chyba z moich nauczycieli coachingowych, że nie ma zepsutych misiów. Generalnie po prostu nie chodzi o to, że coś, jeżeli ktoś jest z tobą, inaczej, jeżeli masz czymś wyzwanie, to nie jest, że to jest problem z tobą jako osobą. Jest coś nie tak, robisz coś nie tak, nie do końca jest to dopasowane, potrzebujemy na tym pracować, ale nie na zasadzie, że ciebie naprawiamy, że musimy coś w tobie zmienić. Tylko staramy się po prostu znaleźć taki sposób, żebyś skorzystał z zasobów wiedzy, które masz, żebyś mógł pójść dalej. Czyli tutaj bardziej chodzi o rozwój. Trzeci element to jest kwestia budowania świadomości, ponieważ często pakujemy się w różne problemy i wyzwania, nie wiemy jak z tego wyjść, bo nie widzimy tych drzwi, nie? Jak nauczysz się dostrzegać te drzwi i opcje, a możesz to zrobić dzięki podniesieniu swojej świadomości takiej totalnie, totalnie realnej, patrzenia na rzeczywistość, dostrzegania pewnych modeli, zorientowania się, jakie zachowania pakują cię w problemy, jesteś w stanie dojść do konkretnego rozwiązania. Czyli pierwsza to będzie zmiana, druga chodzi o rozwój ciebie i trzecie wbudowanie świadomości, dzięki której ten rozwój nastąpi. I to jest bardzo ważna rzecz jest taka, bo to, o czym mówię, też można podpiąć, to jest pierdololo. Tak, wszystko można podpiąć pod pierdololo. Jeżeli ktoś ci zaczyna opowiadać o zmianie, rozwoju, świadomości, słuchaj, i prowadzi przez jakąś ścieżkę, na której nie uzyskujesz tego efektu, którego chciałbyś uzyskać, to znaczy, że najprawdopodobniej nie masz do czynienia z prawdziwym coachem, albo to jest niewłaściwa osoba, albo coś jest nie tak z procesem. To jest trochę jak... Ostatnio trafiłem na filmiki na YouTubie ze sztukami walki i z fejkowymi mistrzami. Z mistrzami, którzy udają sztuki walki. Pooglądajcie sobie, to jest po prostu niesamowite. Człowiek prowadzi szkołę sztuki walki przez 30 lat w życiu, nie biorąc udziału w prawdziwej walce. I uczy jakichś totalnych bzdur. Jeżeli coaching dla mnie od początku był zawsze nastawiony na rezultaty, to jest bardzo silne narzędzie dowożące rezultaty i zaraz wam opowiem, jak do tego można podejść. To chciałem, podsumowując, jeżeli traficie na kogoś, to pierdzieli wam bzdury, z których nic nie wynika i to jest wszystko ogólne, z czym się generalnie zgadzacie, że warto być dobrym człowiekiem i się rozwijać, mieć dobre strategie i odpowiednio działać i nie czujesz, że posuwasz się do przodu, to znaczy, że coś jest nie tak, najprawdopodobniej to nie jest właściwa osoba, nie jest właściwa relacja. Teraz jednym z głównych modeli, takim bazowym. Ja poznałem coaching bazując na modelu Grow i według mnie większość procesu coachingowego można uogólnić do tego poziomu. Wiem, że w tym momencie jest spora szansa, że uaktywni się bardzo sporo osób, które będą mi wytykać subtelności. Dobra, w porządku, możemy podyskutować, natomiast dla osób, które nie miały stycznością w coachingu i z coachingiem i najbardziej praktycznym podejściem będzie oparcie się o model Grow. Jak model Grow wygląda? Pierwszy element, pytasz o cel. Jaki cel chcesz osiągnąć? Drugi element to jest określenie rzeczywistości. Jak jest w tym miejscu, w którym się znajdujesz? Drugie to jest dopracowanie, jakie masz opcje wyjścia w tej sytuacji, w której jesteś i podjęcie działania dobra w tym kierunku chcę pójść. Czyli generalnie cała zabawa polega na tym, że coach ma ci pomóc dookreślić twój cel, bo bardzo często sami wiecie z doświadczenia, albo jeszcze tego nie wiecie, ale wielu osobom się wydaje, że mają określony cel, ten cel nie do końca jest określony, nie do końca jest precyzyjny, nie wiadomo co chcę zrobić. Rolą coacha jest określić, dobra, słuchaj, jaki jest twój cel. Czy chcesz się lepiej czuć? Czy chcesz coś zmienić? Czy chcesz wybudować firmę? To jest bardzo ważne, bo jak nie wiesz, dokąd idziesz, to najprawdopodobniej tam nie dojdziesz, nie? I będziemy się międlić w kółko. Więc wszelakie procesy coachingowe, które nie zaczynają się od określenia celu, to jest zły kierunek, nie? A jeszcze gorsze, jeżeli coach ci narzuca, że to powinien być twój cel, to absolutnie nie tędy droga, to na pewno nie jest coaching. Drugie to jest określenie rzeczywistości, czyli zobaczenie, jak jest. I tu jest kolejna bardzo ciekawa opcja, ponieważ my mamy pewne filtry, które sprawiają, że nie widzisz tej rzeczywistości jasno. Nikt z nas jej nie widzi totalnie obiektywnie. I część z nas dopowiada swoje historie i wkręca się totalnie. Wszystko jest beznadziejnie, nikt mnie nie lubi, jest słabo, nie do końca tak jest. To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa opcja, bo przykład, realny przykład, prowadziłem sesję coachingową, no dawno temu i usłyszałem od menadżera coś takiego, mój zespół mnie nie wspiera. Cały zespół jest przeciwko mnie. Okej, dobra, w porządku. No to jest problem, jak masz zespół, który cię nie wspiera.
To popatrzmy, jak to wygląda. Ile tych osób masz w zespole? No, 12. Dobra, w porządku. To jakbyś narysował sobie taką linię od w ogóle mnie nie wspierają do bardzo mnie wspierają, to zaznacz te osoby, ja nie muszę znać nazwiska kropeczkami. Ile osób jest na tym bardzo mnie wspierają, ile osób mnie nie wspierają. Zgadnijcie, co się okazało. Okazało się, że większość osób była tutaj przy bardzo dużym wsparciu, na tej linii wsparcia, a we dwie były zaznaczone przy linii w ogóle mnie nie wspierają. Więc problem tak naprawdę nie polega na tym, że zespół mnie nie wspiera, tylko są dwie osoby, z którymi nie potrafię ogarnąć jakoś tematu, coś nie działa do końca, a to całkiem ustala inne podejście. I to jest jeden z pierwszych punktów. Rolą coacha jest ustalić, jak naprawdę wygląda ta rzeczywistość, żebyś mógł rozwiązywać realny problem, bo oczywiście możemy się wkręcić, o, zespół mnie nie wspiera i to najczęściej nie tędy droga. Więc jedna z rzeczy, którą ja bardzo lubiłem, to było dociekanie, jak naprawdę jest. Trzecie to jest opcje, czyli jakie mamy możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją. Jak dosyć mocno i długo kopiesz rów, jesteś w tym dole głęboko, to nawet nie widzisz opcji. Zasklepia się nam, robi się nam takie myślenie tunelowe, nie widzisz opcji. W tym się nie da nic zrobić. Nie, to jest niesamowite. To jest niemożliwe, to jest nie do ogarnięcia. Rolą coacha jest pomóc ci zdefiniować te opcje. I to definiowanie opcji w przeróżny sposób wychodzi. Różnymi ćwiczeniami można to osiągnąć, mniej lub bardziej włożonymi. Natomiast tu jest sporo zabawy i kreatywności, i odblokowania, i nie wiadomo dlaczego nie możesz tych opcji wykombinować. Natomiast dla mnie zawsze była opcja, że przynajmniej 3 jesteś w stanie wymyśleć. I czwarte to jest dobra, to z tych opcji, jakie działania mogę podjąć, żeby się zadziało. Teraz znowu odpowiedzialność coacha, tak jak ja to rozumiem i tak jak wygląda to z mojej perspektywy, nie sprawić, żeby człowiek nie przychodził na tę sesję, tylko i wyłącznie sobie pogadać, bo do tego są inne narzędzia, tylko żeby stwierdził, dobra, to robię, dostaję zadanie domowe, muszę je wykonać, robię to się. Dobra, słowo muszę, chcę je wykonać i zaczynam działać. Też daję ci informację zwrotną, ponieważ może się okazać, że na przykład nie zrobisz tego zadania domowego i to też daje jakąś informację zwrotną, gdzie my w ogóle jesteśmy, co się zadziało. Dlatego to jest proces. To nie jest jednorazowe spotkanie, że coś się zadzieje, tylko umawiamy się na 3, 5, 7 sesji, na których ze sobą pracujemy, bo coś musi się zadziać. Bardzo często jest tak, że dopiero na kolejnej sesji zaczynasz rozumieć, a na czym polega mój cel i co chcę osiągnąć. Teraz dla niektórych to może brzmieć ty, ale to jest jakieś tam totalnie rozmyte. Trochę jest rozmyte, ponieważ pracujemy na tobie, nie? Na twoim myśleniu, czy jak ze mną, na moim myśleniu i ono się zmienia pod wpływem procesu, czyli nie jesteś taki sam. I dochodzimy do opcji, które czasem są dziwne. Zaraz pokażę wam kilka różnych przykładów, to też jest ważne. Natomiast to jest bardzo konkretne. Jeżeli nie zbliżasz się do określenia celu, nie dzieją się konkretne zmiany i ty nie czujesz, że one są pozytywne, to znaczy, że coś jest nie tak. Coaching jest nastawiony na cel. I proste pytanie, jak sobie ten cel można rozbić na pytania, nie? Czyli ponieważ, gdzie można wykorzystać Grow jako narzędzie menedżerskie? Po szkoleniu coachingowym, miałem akurat dzień po, miałem spotkanie z chłopakiem ode mnie zespołu, który przyszedł z problemem. Widział, że jest problem, nie? I taki, co ja w tym mogę zrobić? Szefie, powiedz mi, co robimy, nie? No i generalnie szef nie zawsze jest do końca taki mądry. Stwierdziłem, dobra, wykorzystamy, nadarza się dobra okazja, żeby wykorzystać ten model. Poszliśmy w tą stronę. Dobrze, jaki cel chcesz osiągnąć? Jak wygląda twoja sytuacja? Weź mi ją opisz. Co możesz wyrobić? Jakie masz opcje? Ok, która z nich jest najlepsza? Ta? Dziękuję. I to realnie wyglądało dokładnie tak. Zadałem kilka pytań, po których człowiek sam sobie rozwiązał problem i usłyszałem coś takiego. Nie wiem, czego cię tam uczyli, ale nauczyli cię dobrze. Super. Fajnie. I to jest opcja taka, że dlaczego to działa? Nawet jeżeli machinalnie, znaczy nawet jeżeli wykorzystasz dokładnie te pytania, tak jak one są opisane tutaj i z podejściem, że naprawdę chcesz pomóc drugiej stronie, to całkiem nieźle działa. Bo mamy jakoś tak w głowie, że jak ktoś nam zadaje pytania w dobrej wierze, uruchamia się, te pytania są kluczowe, uruchamiają pewne procesy w mózgu, że zaczyna sięgać i trochę kwestionować rzeczywistość i pojawiają się nowe rozwiązania. Nie wnikam tutaj w detale, jak to funkcjonuje pod spodem. Ktoś pewnie jest w stanie wytłumaczyć lepiej, natomiast wiem, że pytania działają lepiej niż stwierdzenia czy wypełnianie formularzy. Więc tak na dobrą sprawę możesz być coachem, przynajmniej w takim ograniczonym obszarze,
jak przychodzi ktoś do Ciebie z problemem, możesz zastosować to podejście. Gwarantuję Ci, że bardzo często znajdzie sensowne rozwiązanie. To jest gwarantowane. Kiedy skorzystasz z coachingu? Pierwsze kroki w karierze. Zaczynasz w ogóle. Warto popracować z coachem, bo masz całą masę różnych pytań, chcesz sobie to poukładać. To doprecyzowanie sobie odnośnie celu, co możesz robić, jak to ogarnąć, daje Ci większą świadomość sterowania tym, co robisz. I tak na nową sprawę, zmiana karierowa to też jest dobry temat. Z wielu doświadczeń kiedyś znajoma poprosiła mnie, słuchaj, czy możesz pomóc pod kątem zmiany kariery? Nie jestem career coachem. To jest kolejna rzecz, że uważam, teoretycznie coach nie musi być ekspertem w dziedzinie, w której pracuje z klientem. Natomiast ja uważam, że jest dużo skuteczniejszy, jeżeli mniej więcej rozumie rzeczywistość klienta. Nie? Dlatego na przykład life coaching to jest coś, czego ja stwierdziłem, że nie będę tego robił, bo żeby być dobrym life coachem, naprawdę trzeba być po pierwsze dobrym coachem, po drugie mieć sporo doświadczenia życiowego, a ja też pod kątem bycia takim stricte coachem nie do końca mam cierpliwość, bo zadaję pytanie, już mam z tyłu odpowiedź, jak ja bym odpowiedział, ale klient musi się długo zastanowić i to różnie działało. Dlatego też zrezygnowałem z coachingu. Kariera to jest dobry kierunek. Awans. Wejście na poziom po awansie. Co robić, jak ogarnąć rzeczywistość. Tutaj też odsyłam się do filmiku o mentoringu, który nagrałem wcześniej. Tam też możesz posłuchać, ponieważ coaching, mentoring to są dwa dobre rozwiązania w tym przypadku. Różnie to może działać. Szala się przychyla czasem, że lepiej wziąć sobie coacha, czasem lepiej popracować z mentorem. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale to też może być dobry temat. Decyzja o zmianie pracy. To jest z mojego doświadczenia, bo tak na dobrą sprawę każdy z tych rzeczy, o których Wam opisuję tutaj, to ja w niego korzystałem. Przy pierwszych krokach w karierze miałem dobrych coachów, z którymi pracowałem na początku. Moim coachem był mój menadżer i to całkiem nieźle działało. Ta zależność służbowa nie przeszkadzała. Po awansie korzystałem z mentoringu, ale korzystałem też z wewnętrznych coachów w ramach korporacji, żeby pomóc sobie ogarnąć rzeczywistość. Decyzja o zmianie pracy. Był taki moment w moim życiu, że stwierdziłem, że odchodzę z korporacji i zaczynam działać sam. Wtedy i skorzystałem z coacha, ale też zrobiłem kurs coachingowy, na którym przeprocesowałem siebie i moją decyzję o zmianie pracy. To było bardzo pomocne. Bardzo pomocne, bo mogłem spojrzeć na tą decyzję z różnych perspektyw, popracować z wieloma osobami, które były moimi coachami w tym momencie, z doświadczonymi coachami, którzy byli wtedy nauczycielami, zrobić ten proces. To naprawdę była duża rzecz. Tym bardziej, że odchodziłem z bardzo poukładanej firmy, tuż po awansie, więc to wcale nie była prosta decyzja. Coaching wtedy jest naprawdę dobrą opcją. I albo utykasz w bezsensie. I to była jedna z takich opcji, że ja utknąłem w bezsensie. Dobra, wszystko fajnie idzie, idziemy w dobrym kierunku, ale mam poczucie braku sensu. I wtedy też pracowałem z coachem, żeby ogarnąć rzeczywistość, z panią coach, żeby było dokładnie i było bardzo pomocne. Spojrzenie po prostu na siebie, spojrzenie jeszcze raz na rzeczywistość, poukładanie sobie tego, jak myślę, pchnęło dosyć mocno do przodu. To są moje doświadczenia, tych doświadczeń jest więcej. Powiem Wam, kiedy ja pełniłem rolę coacha. Pracowałem z menadżerem, który został szefem swoich kolegów. Awansowali go, został szefem kolegów i słyszał komunikat, słodówka ci uderzyła do głowy, nie da się z tą upracować. Pracowaliśmy razem, żeby przepracować te relacje i żeby to miało ręce i nogi. Pracowałem też z dziewczyną, która dotarła do ściany w swojej firmie. Dobra, więcej nie jestem w stanie osiągnąć. Coś nie działa w tą stronę. Tak, dziewczynie, żeby było. To była pani prezes tej firmy. I to było w ogóle ciekawe, bo pracowała z dwójką nas, ze mną i jeszcze z jedną z dziewczyn. Ta druga dziewczyna pracowała bardzo mocno coachingowo, tak jak książki nakazują, a ja byłem bardziej sparring partnerem. Trochę bardziej na zasadzie coachingu prowokacyjnego. Jako prezes potrzebowała kogoś, z kim może pogadać, kto jej powie prawdę, z kim się może poboksować, z kimś, kto się nie boi hierarchii, bo bardzo często, jeżeli jesteś na górze, na szczycie hierarchii, to nie słyszysz od ludzi prawdziwych informacji. Boją się ciebie z jakiegoś tam powodu, bo jesteś ich szefem, może zadecydować o ich przyszłości, to nie do końca działa. A ja tam pełniłem rolę sparring partnera, który kwestionował część decyzji, wybijał ją z normalnego myślenia, był w stanie zakwestionować coś takiego, dobra, może coś wszystko osiągnęłam, no dobra, może wszystko osiągnęłaś. I tym sposobem bardzo fajnie i bardzo nam się ciekawie pracowało, uzupełniając całość. Nie było to tradycyjne podejście coachingowe, ale tak jak Wam mówiłem, ja nie do końca mam cierpliwość do
w 100% coachingowego podejścia. Warządzam firmą od lat i potrzebuję ją poukładać. To też kolejna opcja, gdzie pracowałem właścicielami firm, a ponieważ znam tą rzeczywistość i wiem jak to wygląda, potrafię być pomocny w tym obszarze i w ogóle bardzo lubiłem tego typu podejście i nadal je lubię, bo przy okazji ja też się bardzo dużo uczę. Kiedy wymieniasz doświadczenia z kimś, kto pracuje w podobny sposób. Kolejna opcja, ułożenie sobie pracy z zarządem i zespołem jako lider, gdzie osoba wchodziła w nowe stanowisko, w nowe miejsce i potrzebowała zbudować swoje pozycje i dla zespołu, i dla zarządu, żeby móc przeprowadzić zmiany, dowieść rezultaty, dla których została powołana, a jednocześnie zbudować zaufanie w zespole, który wcześniej miał bardzo dobrego menadżera i ta zmiana nie do końca też im pasowała. Więc to są opcje. Kiedy coaching na przykład nie działa, bo też próbowałem robić coaching, też stwierdziłem, że spróbuję się nauczyć jak najbardziej tej techniki. Pracowałem też z 15-latkiem kiedyś i okazało się, że to jest bez sensu. Robienie coachingu z osobą, która nie ma doświadczenia życiowego i nie ma czym zasilić, jest bez sensu. Tam jest dużo lepszy mentoring, bo zadawanie pytań, co możesz zrobić, daje ci zbiór pusty. 15-latek nie za dużo wie o życiu, z szacunkiem dla wszystkich nastolatków i tak dalej. I wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że jeżeli nie masz pewnej bawy doświadczeń, to trudno ci połączyć rzeczywistość. Mentoring się sprawdzi dużo lepiej. Jeżeli masz już doświadczenie, to wtedy jesteś w stanie zacząć na tym operować. Nie? Więc generalnie to nie do końca zależy od wieku, zależy od ilości doświadczeń, bo czasem są osoby, które mają dużo, dużo więcej lat niż naście i też nie potrafią stworzyć opcji, w ogóle spojrzeć na rzeczywistość na zasadzie jej kształtowania, bo nigdy nie miały takich doświadczeń. To są tematy, kiedy coaching naprawdę działa i funkcjonuje. Mam nadzieję, że trochę Was do tego tematu przekonałem. Mam nadzieję, że dzięki temu będziecie w stanie odróżnić coaching od pierdololo coachingowego. Temat jeszcze, mam nowy zespół, właśnie zdarzyła się pandemia, to też po prostu temat, który jest dosyć ciekawy coachingowo. Jeżeli czujecie, że przydało wam się indywidualne wsparcie, to w opisie do tego filmu macie link do kontaktu ze mną. W tym momencie, w którym nagrywam ten film, pracuję jeszcze nad takim sposobem angażowania społeczności i jakoś zaangażowania się coachingowego, mentoringowego dla Was, żeby to miało ręce i nogi. Być może w momencie, w którym oglądasz ten film, już formuła powstała, więc też znajdziesz link w opisie do tego filmiku. Możesz się skontaktować, spróbować z niej skorzystać. Moja intencja jest taka, żeby stworzyć społeczność, dzięki której będziecie mogli się wymienić doświadczenia. Ja będę mógł się w nią zaangażować też w tym czasie, który jest dostępny i popracować. Jeżeli znajdujesz się na tamtych listach, prowadzisz firmę, prowadzisz zespół i chcesz popracować nad zmianą procesu projektowego w dłuższej perspektywie, no to jest temat, na którym pracuję, bo najczęściej pracuję jako coach-mentor dla właścicieli firmy w ramach procesu audytu projektowego. Link do tego też znajdziesz w opisie do tego filmu. No i chyba tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam pokazałem, czym jest coaching, jak można skorzystać, zainteresowałem Was tematem, bo nie wierzcie temu, że to jest beznadziejne, nie działa i tak dalej. To działa, jeżeli pracujecie z właściwymi ludźmi i potraficie tego użyć. Powodzenia w poszukiwaniu dobrych coachów i chciałbym, żeby każdy z Was spróbował kiedyś procesu coachingowego, bo to jest bardzo rozwojowe i bardzo dobre narzędzie. Powodzenia.